16 września podczas uroczystości otwarcia wystawy w Muzeum Katyńskim poświęconej Jerzemu Łojkowi po raz pierwszy publicznie przedstawiono nowego dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, doktora Adama Buławę. Tego zadania podjął się podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej profesor Wojciech Fałkowski. Dzisiaj jest również wigilia, kiedy wygasa dnia, w którym wygasa kadencja pana dyrektora Bawera na stanowisku dyrektora Muzeum Wojska Polskiego. Jest to dobry moment, dobra okazja, żeby panu dyrektorowi podziękować za wypełnienie swojej misji i powiedzieć, że jego następca stoi po mojej prawej stronie. Pan doktor Adam Buława przejmie, no może nie buławę, ale pałeczkę zaraz od następnego dnia, od poniedziałku, kiedy to będę miał przyjemność wprowadzić pana doktora funkcję dyrektora Muzeum Wojska Polskiego. Niniejszym zatem ogłaszam to, co nastąpi formalnie za dwa dni, ale korzystamy z okazji, żeby to zaanonsować. Doktor Adam Buława jest historykiem, adiunktem w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Jest także radnym Prawa i Sprawiedliwości z warszawskiego Żoliborza. Nominacji serdecznie gratulujemy, jednocześnie dziękując ustępującemu dyrektorowi, profesorowi Zbigniewowi Wawrowi za wspaniałą pracę dla polskiej kultury.